Wojciech Żurawski po meczu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski z Anwilem Włocławek. Wojciechu, 20 lat temu, w 96 roku po raz pierwszy zagrałeś we Włocławku, jeszcze w starej hali włocławskiej. 7 punktów, dzisiaj też 7 punktów po 20 latach. Nie starzejesz się. Historia zatoczyła koło, można powiedzieć. 20 lat minęło bardzo szybko, a ja wciąż mam tę przyjemność i to szczęście, że mogę grać w koszykówkę. A pamiętasz takie chwile, właśnie jak jeszcze sprzed 20 lat te mecze? Pamiętam dokładnie ten mecz. Pamiętam dokładnie, jak graliśmy jeszcze w starej hali. Ty z Pogonią i niestety też dla was mecz przegrany. Tak, tak, tak. No tutaj rzadko wygrywałem, muszę przyznać, przez te lata to może byłoby mieć jakiś pojedynczy mecz. Natomiast wydaje mi się, że wciąż mam ogromne szczęście, że mogę czerpać radość z tego, że gram, że mogę wykonywać to, co lubię, że tak naprawdę nigdy nie powiedziałem, że idę do pracy, idę na trening, idę robić to, co lubię, to, co jest moją pasją. Także chcę to kontynuować, mam jeszcze określony cel przed sobą, to znaczy chciałbym rozegrać największą ilość w historii polskiej koszykówki. Niewielu już brakuje, obecnie jestem na czwartej pozycji, przede mną Mariusz Bacik, Dariusz Parzeński i pan Jerzy Binkowski. On jest na pierwszej pozycji. Wszyscy mamy już powyżej 700 spotkań rozegranych. Jeżeli ten sezon dobrze się potoczy, jeżeli wciąż będę mógł grać, to w tym sezonie być może zakończę na drugiej pozycji. Nie mogę powiedzieć jeszcze ostatniego słowa, muszę wciąż kontynuować swoją przygodę z koszykówką, no i mam nadzieję, że po następnym sezonie będę mógł powiedzieć, że mam największą ilość rozgranych spotkań. To my trzymamy kciuki za to, żebyśmy byli świadkami tworzenia historii, ale takie mecze jak dzisiaj to nie wiem, chyba nie pomagają, nie wiem, proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo przez kontuzję Pangbene, przez kontuzję waszego centra ty musiałeś grać niemal 30 minut, a to w wieku 40 lat to jest ciężka sprawa, czy spokojnie? Nie, powiem szczerze, zupełnie bez nadmiernej kurtuazji, że czułem się dobrze dzisiaj na boisku. Wiadomo, nie wszystko wychodziło, na pewno ten wiek już powoli daje o sobie znać, ale mam nadzieję, że takie mecze akurat będą mnie mobilizować do tego, aby nadal trenować, wciąż grać lepiej, bo na każdym etapie tej koszykarskiej przygody można coś poprawić, można zagrać czy nauczyć się czegoś nowego. Dlatego na pewno nie mogę być zadowolony z tego meczu, bo przegraliśmy, ale to jest jeden z kolejnych stopni i z kolejnych etapów i w tym sezonie na pewno jeszcze będzie dużo powodów do radości. Zdradzisz w najprostszy sposób, jaki się da, jaka jest metoda na tą zmienną strefę Anwilu? Jaka może być metoda? No, dzisiaj nie mieliśmy tej metody, bo w końcówce spotkania rzeczywiście ta strefa 1-3-1 spowodowała, że mieliśmy ogromny problem z konstruowaniem akcji w ataku. Wiedzieliśmy o tym, byliśmy przygotowani, natomiast jest to na tyle agresywny sposób obrony, że w sytuacji, kiedy już pojawia się zmęczenie, kiedy spada koncentracja i kiedy momentami zatraca się pewność siebie, to bardzo wybija z rytmu i trudno gra się przeciwko tej obronie. No i to zadecydowało, wydaje mi się, dzisiaj akurat na wyniku końcowym. To jeszcze na koniec, jakie wnioski z tej porażki, żeby w następnych meczach zagrać lepiej? Właśnie ta koncentracja, myślę, że jest kluczem do sukcesu. To obecnie przy tym poziomie wytrenowania, gdzie akurat jeżeli chodzi o wytrzymałość, szybkość, o powiedzmy rozpoznanie przeciwnika, ogólnie my to nazywamy scouting, to powiedzmy wszystkie zespoły są na zbliżonym poziomie i wszystkie są przygotowane do kolejnego meczu, ale cała sztuka, żeby w momencie, kiedy pojawia się zmęczenie, kiedy rzeczywiście trzeba jeszcze bardziej się skoncentrować, utrzymać to i do samego końca. Anwil dzisiaj pokazał, że jest w stanie to zrobić i chociażby Jelinek, który przez cały mecz był gdzieś z boku, potrafił wziąć ciężar gry na siebie i dzięki koncentracji i dzięki temu, że wciąż wierzył w swoje umiejętności, poprowadził zespół do zwycięstwa. Musimy robić to samo, też musimy znaleźć tego, czy znaleźć, mamy liderów, mamy Curtisa Millerza, mamy innych zawodników, którzy mogą decydować o wyniku spotkania, ale w takich momentach właśnie oni powinni
wziąć ciężar na siebie i pokazać, że wierzymy w zwycięstwo w każdym meczu. Wojciech Żurawski, życzymy wielu meczów. Dziękujemy. Dziękuję również.